Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Barełkowski, a to jest program Polski Stół. Ze mną w studio pani dr Katarzyna Lasiecka, pełnomocnik zarządu do spraw weterynarii, kierownik zakładu usług weterynaryjnych w grupie Cedrop. Dzień dobry pani. Dzień dobry panie. Oraz pan Tadeusz Wojciechowski, prezes Biura Promocji Jakości. Witam państwa. Dzień dobry. Porozmawiamy dziś o jakości żywności. Stąd jego bezpieczeństwie. Stąd pierwsze pytanie: na czym polega bezpieczeństwo żywności? Jakie ono musi spełniać normy, żeby bezpiecznie i z sukcesem trafić na nasze stoły? Proszę pani. Panie redaktorze, bezpieczeństwo żywności to przede wszystkim bezpieczeństwo mikrobiologiczne produktu, który trafia na stół konsumenta. Mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju patogeny, które mogą potencjalnie być chorobotwórcze dla człowieka, takie jak salmonella, campylobacter czy escherichia coli, które powodują u ludzi różnego rodzaju zatrucia pokarmowe. Dlatego też tak istotne jest zachowanie wszelkiego rodzaju reżimów higienicznych podczas produkcji każdego rodzaju produktów żywnościowych. Dlatego też między innymi podstawową zasadą w zakładach produkcyjnych jest wprowadzenie systemu HACCP, krytycznych punktów kontroli, które są określane przy produkcji każdego rodzaju produktu żywnościowego i są kontrolowane przez właściwe służby danego podmiotu. Czyli w takim dużym zakładzie każdy kurczak na przykład, który schodzi z tej taśmy, który podlega obróbce, on jest sprawdzany, jest monitorowany i za każdym razem wiemy, gdy on trafi już do opakowania, że nie ma tam niebezpiecznych bakterii, prawda? Zdecydowanie to tak. Tak musi wyglądać. No dobrze, ale na czym polega różnica między bezpieczeństwem a jakością żywności? Może pan na to odpowie jako ekspert w tej materii. Tak, bezpieczeństwo żywności to jest kwestia zero-jedynkowa. Żywność albo jest bezpieczna, albo jest niebezpieczna, czyli nie jest żywnością, bo żywność nie może być niebezpieczna. Czyli to jest podstawowe rozróżnienie, że w systemach jakości żywności mamy gradację. Może być żywność byle jaka, żywność średniej jakości z najwyższej półki, prawda? Natomiast jeśli mówimy o bezpieczeństwie żywności, to ono jest albo jego nie ma. Więc to jest pierwsze zasadnicze rozróżnienie pomiędzy jakością a bezpieczeństwem żywności. Na przykład żywność fast foody, na przykład, prawda? To jest żywność o wysokim stopniu bezpieczeństwa, natomiast no, średnia jest jakość, powiedzmy sobie. Tak samo różnego rodzaju produkty nafaszerowane, różnego rodzaju prawda? One są bezpieczne, natomiast ich jakość zdrowotna no, jest kwestionowana. Prawda? Można pewnie jeszcze inaczej do tego podejść, że w krótkim terminie to jest bezpieczna żywność, to jest wysokiej jakości żywność, tak, w krótkim, a w dłuższym, no te niższej jakości produkty mogą okazać się niebezpieczne, no bo generują takie choroby jak nowotwory. No oczywiście, one muszą być konserwowane. W związku z tym te konserwanty, które są używane przy wydłużonym terminie przydatności produktu do spożycia, tym samym one są mniej pod względem zdrowotnym dobre dla konsumentów. Dlatego mówi się, że jak jesteśmy gdzieś w trasie i nie chcemy ryzykować jakichś perturbacji, nazwijmy to gastrycznych, no to dobrze jest skorzystać raz po raz, tutaj nie namawiamy, nie promujemy fast foodów w żadnym razie, ale raz po raz w takiej sytuacji turystycznej, raz po raz lepiej skorzystać z tego typu restauracji, bo wiadomo, że tam te bakterie niebezpieczne, o których pani wspominała, będą zminimalizowane. Natomiast no, wartość odżywcza, ta jakość, o której pan mówi, powoduje, że rzeczywiście róbmy to raz po raz, a nie korzystajmy z fast foodów. Pamiętamy film Super Size Me, amerykański, polecam, gdzieś tam państwo mogą go znaleźć. Nie polecamy żywienia się wyłącznie w tych miejscach zbiorowego żywienia. Właśnie. I teraz właśnie pytanie do pani, no, na jakich etapach pojawiają się te różne zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa, tym razem żywności? Gdzie są te słabe punkty, które trzeba monitorować? W zależności od tego, jakiej rodzaju żywności mówimy, czy mówimy o żywności pochodzenia zwierzęcego, czy pochodzenia roślinnego, oczywiście podejście od pola do stołu, które jest promowane przez Unię Europejską i jest pod szczególnym nadzorem wszystkich służb, które nadzorują bezpieczeństwo żywności w krajach Unii Europejskiej.
już bezpieczeństwo żywności jest kreowane na etapie produkcji podstawowej, czyli na etapie tego, kiedy jest wysiewane ziarno i na etapie tego, jak hodowane jest zwierzę gospodarskie, które będzie następnie poddane ubojowi celem pozyskania z niego mięsa. Dlatego też już na tym etapie bardzo duże znaczenie ma to, jaką paszą zwierzęta są żywione, jakie nawozy są stosowane, czy bardzo duży udział jest w tym też chemii. Również to, jakie nawozy są stosowane przy pozyskiwaniu nasion do produkcji też tej paszy. Jeżeli chodzi o zwierzęta gospodarskie, bardzo istotne jest to, jak wygląda antybiotykoterapia i w ogóle terapia lekami weterynaryjnymi, czy jest to faktycznie pod nadzorem lekarza weterynarii. Czy się to robi prewencyjnie, czy tylko w sytuacji kryzysowej, bo przecież do niedawna jeszcze prewencyjnie stosowano antybiotyki. To jest tak zwana metafilaktyka, były to tak zwane promotory wzrostu, jest to zabronione w Unii Europejskiej. W tym momencie do tematu antybiotykoterapii jest podejście takie bardzo zero-jedynkowe ze strony konsumentów, natomiast chciałabym jako lekarz weterynarii zwrócić uwagę na jedną podstawową rzecz. Zwierzęta dla hodowcy są tak istotne i tak ważne, no nie chcę tutaj porównywać jak dzieci, ale to naprawdę są stworzenia, którymi się opiekują ludzie przez bardzo długi okres czasu. W związku z tym nie można oczekiwać, że jeżeli zwierzęta chorują, to właściciel nie będzie podejmował prób leczenia tych zwierząt. I to jest tak naprawdę działanie nie tylko lecznicze, ale też dobrostanowe. Ponieważ te zwierzęta oczywiście mogą przechorować, ale po podaniu leków po prostu to chorowanie trwa krócej. Z jednej strony wiemy, że w mleku nie może być antybiotyków, że mleko jako produkt musi pochodzić od takich zwierząt, które już tych antybiotyków nie pozostawiają po mleku. Panie redaktorze, to ja bym tylko sprostować. Antybiotyków nie może być w żadnym produkcie pochodzenia zwierzęcego. Tak samo w mięsie, jak i w mleku, jak i każdym innym. Ponieważ jeżeli jest podawany i administrowany antybiotyk, musi upłynąć tak zwany okres karencji, czyli minimalny czas, po którym wszystkie pozostałości antybiotyku zostaną usunięte z organizmu. No i pytanie, czy konsumenci mogą być tutaj pewni, że mięso będzie zbadane także pod tym kątem? Bo wiemy, że jak mówię, już wspomniane tutaj mleko jest bardzo rygorystycznie badane. Nie będzie sprzedana partia, która zawiera antybiotyki. Te testy są bardzo łatwe w użyciu. Ale czy w przypadku produkcji mięsnej także mamy taki bezpieczny bufor, taką siatkę, która wyłapie ewentualne skażenia? Tutaj przy mleku chciałabym też zwrócić uwagę na to, że faktycznie badana jest każda partia z uwagi na to, że mleko jest wykorzystywane do produkcji takich produktów jak na przykład twarogi. A tam bardzo istotne jest, żeby nie było tak zwanych substancji hamujących, czyli antybiotyków i różnego rodzaju preparatów. Dokładnie, aby nie zabić tak zwanych dobrych bakterii, dobrych kultur bakterii, które przeprowadzają proces całej fermentacji i powstawania skrzepu i jakby etc. etc. Natomiast jeżeli chodzi o mięso, jest prowadzony monitoring stały inspekcji weterynaryjnej. Pobierane są próby wyrywkowo od producentów mięsa. Mam tutaj na myśli hodowców poszczególnych. I wówczas uzyskujemy informację o tym, czy w danej partii mięsa był obecny antybiotyk, czy nie. Tutaj też bym chciała zaznaczyć, bo to jest bardzo, myślę, ciekawe i istotne, ponieważ metabolizm antybiotyków przechodzi głównie przez takie narządy jak wątroba i nerki. Nie pobieramy tylko i wyłącznie w celu oznaczenia mięśni, ale również te narządy, które są najbardziej predestynowane do tego, aby tam były pozostałości. I na dzień dzisiejszy ten monitoring w Polsce wychodzi bardzo, bardzo pozytywnie. Jest lepiej niż głosi obiegowa opinia, te elementy są monitorowane, mięso jest badane. No i z drugiej strony można teraz sobie zadać pytanie, czy w związku z tym, że to mięso nie zawiera antybiotyków, i tu pytanie do pana, czy są jakieś inne substancje, które mogą być niekorzystne dla konsumentów, które z kolei, wiadomo, no, mięso bez antybiotyków jest poddane na łatwy żer różnych bakterii, różnych niebezpieczeństw, które mogą zaszkodzić konsumentowi. I jakie są te substancje, które te ryzyko minimalizują i czy one są bezpieczne? No więc właśnie, tutaj przechodzimy do takiego zagrożenia, jakim jest zagrożenie chemiczne. Czyli w produktach różnego rodzaju, między innymi żywności pochodzenia zwierzęcego, mogą pojawić się, oczywiście nie powinny, ale mogą pojawić się substancje, które są przekraczane i dawki dopuszczane mogą być przekraczane i w związku z tym to może stanowić zagrożenie dla konsumentów, czyli to zagrożenie chemiczne, azotany, azotyny, sól na przykład peklowa, która jest stosowana przy produktach mięsnych. Mieliśmy kilka lat temu taką aferę, gdzie została zastosowana sól wypadowa do produkcji, między innymi produkcji mięsnej. Wejdę panu w słowo i przypomnę też, że Rosjanie zamknęli swój rynek między innymi za sprawą tego,
ich zdaniem, że odkryto w mięsie jako konserwant sól tą stosowaną do posypywania dróg, tą niespożywczą. A potem za 2 lata okazało się, że to prawda. Jasne, że takie obostrzenia były pretekstem dla Rosjan, łatwym pretekstem, ale jednak w tej plotce, w tym powiedzmy no, w tej konstrukcji, no było jakieś ziarno prawdy. Było jakieś ziarno prawdy i ta afera pokazała, że coś tam ci Rosjanie odkryli. Tak, to prawda. To jest kwestia po prostu braku spójności też urzędowej kontroli żywności, bo jak wiemy, mamy 5 urzędowych kontroli żywności w Polsce, które wypełniają swoje powinności. Każda z nich działa wedle własnej właściwości, kompetencji. Natomiast brak jest czasami koordynacji pomiędzy tymi służbami i stąd też po aferze z solą wypadową służby oskarżały się nawzajem, kto ponosi odpowiedzialność tak naprawdę. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oskarżała Inspekcję Sanitarną, natomiast ta oskarżała Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Były błędy i wybaczenia, ale teraz jest lepiej, jak rozumiem. Te problemy mamy za sobą i od jakiegoś jeśli czasu... Jeśli chodzi o sól wypadową, to nie pojawiły się takie alarmy, że coś jest nie w porządku, a i otwierają się dla nas rynki. No właśnie ostatnio zadeklarowali Chińczycy, że swój rynek po latach swoistego embarga na nasze produkty mięsno otworzyli, prawda? Choć jak słyszę... Znaczy dokładnie na mięso drobiowe otworzyli. Nie całkowicie, no ale jest jakieś okienko, jakaś tam luka, na której możemy coś budować. Proszę państwa, a jak wygląda na koniec, dopowiedzmy, stan naszej żywności, naszych produktów mięsnych, jeśli chodzi o ich jakość, jeśli chodzi o ich bezpieczeństwo, w stosunku do innych produktów, czy to z Unii Europejskiej, czy to z krajów azjatyckich. Gdzie my jesteśmy na tej mapie? Proszę pani. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o Unię Europejską, przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności i urzędowej kontroli żywności są spójne dla wszystkich krajów członkowskich, dlatego też, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo czy mikrobiologiczne, czy chemiczne, tak jak mówił pan prezes, jesteśmy, uważam, naprawdę na równi ze wszystkimi krajami, ponieważ nadzór jest ten sam, te same są wytyczne i absolutnie nie mamy się czego wstydzić. Natomiast jeżeli chodzi o inne kraje, które eksportują do Polski, cały czas prowadzony jest monitoring, czy to na granicy przed przyjęciem, czy też już w trakcie dystrybucji do konsumenta końcowego. I też z tego, co wiem i jak wskazują dane, ta żywność, która jest dopuszczana do rynku Unii Europejskiej, ponieważ mówimy o dopuszczeniu do rynku Unii Europejskiej, jest również pod nadzorem szczególnym. Bo przecież legendy słyszało się w dawnych czasach o jakości chińskiego jedzenia, chińskiej żywności. Tamtejsza produkcja była potwornie schemizowana. Pamiętamy, że dochodziło nawet do przypadków śmierci konsumentów na tamtejszym rynku za sprawą no, niewłaściwej jakości, a właściwie niebezpiecznego jedzenia. Czy dziś, rozumiem, że sytuacja naszej produkcji jest na o niebo lepsza, jest na wiele większym, wyższym poziomie niż chińskiej, ale czy dziś ta produkcja z Chin, z tamtego obszaru, no jest trochę lepsza, czy już nie musimy się obawiać tego rodzaju skandali, o których słyszało się jeszcze, no nie wiem, dwie dekady temu. No tak, to rzeczywiście produkcja żywności pochodzenia chińskiego może być poza wszelkimi standardami właściwie produkowana, ponieważ odbiegają te standardy na pewno od standardów Unii Europejskiej. Natomiast Chiny podpisały takie porozumienie z FDA, Food Drug Administration, czyli służbą nadzoru nad żywnością amerykańską. I stacje tejże agencji zostały zbudowane również na terenie chińskim, na terenie Chin. I w związku z tym ta żywność, mamy nadzieję, że ona się, jej jakość się poprawia, a tym samym będzie mogła być eksportowana również do innych krajów. No właśnie, bo pewnie możemy być żywności z Unii Europejskiej, tu standardy są jasne, ale z kierunku chińskiego no, zagraża ta chemizacja, a z kolei z kierunku amerykańskiego zagraża GMO, prawda? I no, inne standardy, które panują jednak na tamtejszym rynku.
Więc tu zawsze konsument powinien te ryzyka wkalkulować w swój zakup, prawda? Myślę, że tutaj należałoby doprecyzować, że każdy kraj trzeci, który jest certyfikowany do wysyłania produktów żywnościowych do Unii Europejskiej, jest wcześniej audytowany przez właściwe służby Komisji Europejskiej pod kątem tego, czy przestrzega przepisów Unii Europejskiej. I te zapisy muszą znaleźć się na opakowaniach. Będziemy o tym jeszcze w naszych programach mówili, a ja tymczasem dziękuję państwu. Zostańcie z telewizją w Polsce.pl. To był Polski Stół.